Według statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w minionym roku bezrobocie w powiecie brodnickim wzrosło o około 2 punkty procentowe i obecnie wynosi 8%. Na wzrost liczby osób bezrobotnych zapewne ma wpływ pandemia i związane z nią ograniczenia w działalności wielu firm. Urząd Pracy takim firmom proponuje pomoc oferowaną już w ubiegłym roku, czyli dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych i pożyczki do 5 tysięcy złotych. W tym roku między innymi realizujemy i tutaj w największym stopniu aktualnie zajmujemy się dotacjami do 5 tysięcy złotych, które są przekazywane przedsiębiorcom z określonych branż. Rozporządzenie mówi o tym wedle kodu PKD, którzy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia w ramach tej dotacji. Ta dotacja wynosi do 5 tysięcy złotych, tak jak powiedziałam, i dotyczy tych przedsiębiorców, u których spadki przychodów wynosiły co najmniej 40%. Jeżeli chodzi o dotacje w bieżącym brzmieniu rozporządzenia, bo ono się też już kilkakrotnie zmieniało, wnioski można składać do końca maja, natomiast we wszystkich pozostałych formach, o których wcześniej powiedziałam, na ten moment do końca czerwca, chociaż tutaj też te przepisy się zmieniają, o ile jest potrzeba, są też zmieniane albo wydłużane. Bezrobotni mogą liczyć także na staże zawodowe, o ile przedsiębiorcy wystąpią o nie do Powiatowego Urzędu Pracy. Realizujemy przede wszystkim wsparcie w postaci staży, czyli kierujemy osoby bezrobotne na staż do pracodawcy. Osoby bezrobotne mogą dzięki temu uzyskiwać nowe kwalifikacje zawodowe w sposób praktyczny u przedsiębiorcy, no i też mają szansę u tego przedsiębiorcy później już zostać zatrudnionym. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, jest to przede wszystkim możliwość przygotowania sobie potencjalnego pracownika pod swoje potrzeby, no i sprawdzenie umiejętności danej osoby. Także tak jak najbardziej realizujemy zarówno ze środków europejskich, jak i z funduszy krajowych staże. W tej chwili mamy zarówno staże dla osób do 25 roku życia, one są realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z programów tutaj Power, natomiast jeżeli chodzi o osoby powyżej 29 roku życia z programu Regionalnego Programu Operacyjnego, również mamy dostępne takie staże. One w tym momencie są na 5, na 6 miesięcy, wszystko zależy od momentu złożenia wniosku przez pracodawcę. Jeśli natomiast osoba bezrobotna ma pomysł na otwarcie własnej działalności gospodarczej i potrzebuje funduszy na zorganizowanie swojej małej firmy, może wnioskować do Urzędu Pracy o środki na ten cel. To jest w tym momencie w granicach 20 tysięcy złotych, natomiast jeżeli chodzi o środki europejskie w przypadku dotacji na działalność gospodarczą, również poprzedzane jest udzielenie dotacji szkoleniem z zakresu ABC przedsiębiorczości, czyli przygotowujemy najpierw osoby bezrobotne do prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie udzielamy takiej dotacji po analizie wniosków złożonych przez osoby bezrobotne. Urząd Pracy oferuje także szkolenia zdobywania nowych kwalifikacji. Dla osób do 30 roku życia są to bony szkoleniowe, a dla pozostałych osób szkolenia indywidualne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.